Postanowiliśmy z Maćkiem zrobić filmowy tryptyk jesienny, część pierwsza wrzesień. Jesteśmy w parku. Muzyka, którą słyszycie, to jest nagranie, kompozycja własna i nagranie Macieja. Widzimy Macieja, jak spaceruje po parku. No, trzeba uczciwie powiedzieć, że w tym roku jesień w Legnicy jest wyjątkowo zielona. Już jest wrzesień, a żółtych liści jak na lekarstwo. Ale to bardzo dobrze, na pewno w październiku pojawi się ich mnóstwo. Ta muzyka jest na YouTubie, także możecie sobie obejrzeć. Dobra. Jak obejrzeć muzykę? Co pan... Posłyszeć. Posłuchać. A tu Maciek nad stawem. Przyznam, powiem prawdę, wpadł do tego stawu i był zmoczony, ale nie przyznał się. I po tym stawie, w którym się zmoczył, pojechaliśmy do palmiarni. Maciek ma tam swoją ulubioną papugę Balbinkę. Która zaraz będzie. O, jest Balbinka. Dzień dobry. Dzień dobry było do Balbinki, tutaj, albo do tej pani. Tam... Do ludzi. Cześć. O, ta zielona to Balbinka. Balbinka. Pa. No, kończymy wizytę w palmiarni i udajemy się na ścieżkę rowerową. Nowa ścieżka wybrukowana, wzdłuż Kaczawy się ciągnie, fajnie się jedzie. Szkoda tylko, że tak powoli robią te ścieżki i chyba w tym roku nie skończą. No ale jak nie skończą w tym, to skończą w przyszłym. No, Maciek tu szaleje jak Szurkowski. Wracamy do parku. Nadal pięknie zielono. Maciek zmęczony odpoczywa na ławeczce. Dziadka rower. A tutaj dziadek był na wycieczce rowerowej nad dwoma małymi stawami koło chrostnika. Ale dwa malutkie, ale piękne stawiki. Całe pokryte liśćmi. O, a tu widzimy zaskrońca, jak płynie sobie przez ten staw. No, w tym stawie to są i ryby, i kaczki. Ale daleko były te kaczki i nie widać ich. Ale staw naprawdę jest uroczy. Tutaj dziadek w drodze powrotnej zahaczył o niedźwiedzice i stawy rybne. Spotkał jednego łabędzia na brzegu, który szybciutko wskoczył do wody i odpłynął. O, to właśnie on. No i tak wygląda jesień we wrześniu w Legnicy. Ciekawe, jak będzie wyglądać w październiku. Koniec. I tu napis jest na koniec. No weź, nagraj to, zapisz to. Przepraszamy, ale wystąpiły małe problemy z muzyką, także proszę się nie obawiać. Jakoś to naprawimy. Do widzenia.